Majątek w Brąknówku często zmieniał swych gospodarzy. Każdy z nich odcisnął tu swe niepowtarzalne piętno. Niezwykle zacną, zasłużoną dla polskości Pomorza była rodzina Łaszewskich. Julian Łaszewski posiadał Brąknówko przez 10 lat. Po zawarciu związku małżeńskiego z Emilią Prądzyńską początkowo zamieszkał z nią w Cholewicach koło Płużnicy. Potem nabył majątek Brąknówko. Gdy żona Emilia zmarła 1 lutego 1862 roku, po urodzeniu bliźniaków, zrozpaczony Łaszewski sprzedał 16 maja 1862 roku majątek swemu kuzynowi, Emilowi Czarnińskiemu, a sam przeniósł się do Pelplina. Jednym z urodzonych 8 stycznia 1862 roku bliźniaków był Stefan Łaszewski, który zapisał się złotymi głoskami w historii Pomorza. Przekonajmy się, czy podczas swojego życia Stefan Łaszewski rzeczywiście wykazał się niezwykłą pracowitością i służbą dla Polski. Zapraszam do obejrzenia filmu dokumentalnego o Stefanie Łaszewskim. Stefan Łaszewski urodził się 8 stycznia 1862 roku w Brąknówku, w powiecie toruńskim, w patriotycznej rodzinie ziemiańskiej Juliana, właściciela Brąknówka i Emilii z domu Prądzyńskiej. Ojciec Stefana był znanym działaczem społeczno-politycznym, posłem do Sejmu Pruskiego, wybieranym dwukrotnie w latach 1866-1873, z okręgu Starogardzko-Kościerskiego, współorganizatorem Banku Rolniczego i Przemysłowego w Starogardzie. Po śmierci matki Stefana ojciec sprzedał majątek rodzinie Czarlińskich i przeniósł się do Pelplina. Pierwsze nauki Stefan Łaszewski pobierał w domu rodzinnym. Następnie rozpoczął naukę w progimnazjum biskupim Collegium Marianum, skąd w 1879 roku przeniósł się do gimnazjum w Chełmnie. Od najmłodszych lat zaprawiał się Łaszewski do aktywnej działalności społecznej i zagrzewał swych rówieśników do wytrwałej i wydajnej pracy. W gimnazjum chełmińskim był współzałożycielem i pierwszym prezesem Tajnego Towarzystwa Filomackiego ZAN oraz członkiem kółka filomackiego Mickiewicz. W marcu 1882 roku egzaminu dojrzałości udał się na studia prawnicze do Wrocławia, gdzie wkrótce został prezesem sekcji prawniczej i kółka akademickiego. Należał także do Towarzystwa Słowiańskiego, w którym wygłaszał odczyty, a w latach 1882-1883 pełnił funkcję bibliotekarza. Z Wrocławia udał się na dalsze studia do Berlina, skąd po złożeniu egzaminu referendarskiego przeniósł się do Lipska i tam w 1886 roku uzyskał doktorat obojga praw, cywilnego i kanonicznego. Po powrocie z Lipska na Pomorze wstąpił Łaszewski do referendariatu i praktykował kolejno przy sądach w Sopocie, Elblągu, Gdańsku i Kwidzynie. Dnia 1 stycznia 1892 roku, po złożeniu egzaminu asesorskiego, mianowany został na stanowisko asesora i urzędował komisarycznie przy sądzie w Wejherowie. W czerwcu tego roku osiadł przy sądzie ziemiańskim w Grudziądzu, gdzie wkrótce zasłynął jako wybitna siła prawnicza, stając się rzecznikiem interesów ludności polskiej i gorącym krzewicielem kultury rodzimej. Został aktywnym członkiem istniejących w Grudziądzu Towarzystw Polskich. Był dyrektorem Banku Ludowego, członkiem dyrekcji, a następnie prezesem Towarzystwa Pomocy Naukowej Prus Królewskich. Ponadto należał do Towarzystwa Ludowego oraz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Jako członek Towarzystwa Przyjaciół Kaszub w Sopocie brał udział w zjazdach młodokaszubów, których celem podstawowym było popieranie rozwoju Kaszub pod względem duchowym i materialnym.
1887 roku do końca swego życia był Łaszewski członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, będąc w czasach zaborów jego obrońcą w procesach przed niesłusznymi zarzutami Niemców o polityczny charakter Naukowy charakter Towarzystwa Naukowego w Toruniu zwracał szczególną uwagę na związki towarzystwa z niemieckimi instytucjami naukowymi i udział badaczy niemieckich w publikacjach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a także pozytywną ocenę w środowisku niemieckim wkładu wnoszonego przez towarzystwo do badań pomorzoznawczych. W 1898 roku ożenił się z Anatolią Wolszlegierówną z Cołdanek. Warunki polityczne, w których działał wówczas Łaszewski, wymagały nadzwyczajnego hartu i poświęcenia się, a każdy cios, którym Niemcy chcieli ugodzić w mowę i wiarę Polaków, był dla niego bodźcem do podjęcia energicznej walki. Starał się on pobudzić ducha polskiego przez wykłady, przedstawienia amatorskie i popisy śpiewacze na konkursach w różnych miejscowościach Prus Królewskich. Z czasem wzrastała liczba miejscowych towarzystw polskich, wstępował z zasady do wszystkich, stając się ich doradcą prawnym, a także obrońcą Polaków przed sądami i władzami administracyjnymi pruskimi. Z biegiem czasu jego praktyka adwokacka przekształciła się na praktykę obrońcy politycznego, w którym to charakterze występował w obronie Polaków, między innymi redaktorów Gazety Grudziąckiej, przed wszystkimi prawie sądami Prus Królewskich i przed najwyższymi sądami karnymi i administracyjnymi w Berlinie i Lipsku. W czasie zmagania się żywiołu polskiego z niemieckim na tle życia kościelnego został wybrany członkiem i zarazem wiceprezesem dozoru kościelnego w Grudziądzu i pracował w tym charakterze przez 25 lat swego zamieszkiwania w tym mieście, wymagając odprawiania polskich nabożeństw z kazaniami polskimi. Jako przedstawiciel praw ludności polskiej wyjechał w delegacji z dwoma księżmi do Wiednia, by za pośrednictwem księdza biskupa Adama Sapiechy złożyć w Rzymie materiał do skargi na germanizację przez kler niemiecki. W czasie swego zamieszkiwania w Grudziądzu był duchowym przywódcą, prezesem zarządu i członkiem honorowym Towarzystwa Przemysłowców Polskich, współpracował z Towarzystwem Kupieckim i Towarzystwem Śpiewaczym Lutnia. W latach 1899-1919 kierował Bankiem Ludowym w Grudziądzu, jedyną wówczas polską instytucją finansową na tym terenie. Z inicjatywy Łaszewskiego i dzięki staraniom banku wybudowano w 1911 roku w Grudziądzu Dom Ludowy Bazar, którego gmach stał się siedzibą i ostoją zbiorowego życia kulturalnego Polaków. Odbywały się w nim zebrania wszystkich towarzystw polskich. W 1912 roku wybrany posłem do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej z powiatów kaszubskich, Kartuzy, Puck, Wejherowo, poświęcił się całkowicie sprawie narodowej i obronie praw ludności terenów nadmorskich. Przemawiając na licznych wiecach i zebraniach, ze zwykłą sobie swadą informował wyborców o sytuacji politycznej, krzepił ducha, szerzył wiarę w lepszą przyszłość i zagrzewał serca do czynu. Do parlamentu niemieckiego był wiceprezesem Parlamentarnego Koła Polskiego w Berlinie, delegatem do pertraktacji z Kołem Wiedeńskim odnośnie stanowiska, które Polacy powinni zająć wobec rezultatów wojny światowej. Mandat poselski piastował aż do końca wojny światowej. W 1919 roku wszedł z listy Związku Ludowo-Narodowego do Sejmu Ustawodawczego w Warszawie. Mandat złożył po objęciu urzędu państwowego. W 1916 roku został Łaszewski członkiem prokoalicyjnego Komitetu Międzypartyjnego i w tym charakterze wyjechał do Szwajcarii, pośrednicząc między krajem a kołem politycznym w Lozannie. I tam, na forum międzynarodowym, przedstawiał konieczność przyłączenia Pomorza do macierzy, stwierdzając, że bez Pomorza nie ma wolnej Polski.
w charakterze posła Prus Królewskich jeździł również do Rady Regencyjnej w Warszawie w celu przedstawienia potrzeb Polski z Nadbałtyku wobec grożącego wówczas wyłączenia Prus Królewskich z granic Polski. W listopadzie 1918 roku, jako jeden z reprezentantów ziem całego zaboru pruskiego, uczestniczył w konferencji z Józefem Piłsudskim i Ignacym Daszyńskim dotyczącej przyszłych losów tych ziem. Po klęsce Niemiec i zakończeniu działań wojennych zebrał się w Poznaniu w dniach od 3 do 5 grudnia 1918 roku Sejm Dzielnicowy, który wyłonił z siebie Naczelną Radę Ludową. Był to organ kierowniczy Polaków zamieszkałych na terenie Rzeszy Niemieckiej, pod komisariat Narodowej Rady Ludowej na Prusy Królewskie w Gdańsku. 3 grudnia tego roku Naczelna Rada Ludowa wybrała z swego grona 6-osobowy komisariat jako organ rządzący. W jego składzie znalazł się Stefan Łaszewski, który odpowiadał za 2 prowincje, Prusy Zachodnie i Wschodnie, i któremu podporządkowany był podkomisariat Narodowej Rady Ludowej na Prusy Królewskie w Gdańsku. Podkomisariat ten powstał z utworzonego w Poznaniu w czasie obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego, tak zwanego Wydziału Doradczego dla Prus Królewskich, a inicjatorem powołania wydziału, do którego weszli znani działacze polscy z Pomorza, był Łaszewski. Jako komisarz Pomorza zamieszkał Łaszewski w Gdańsku, skąd kierował całym ruchem wolnościowym na Pomorzu. Nie zważając na grożące mu niebezpieczeństwo, zwoływał tajne zebrania działaczy pomorskich, pobudzał ich do pracy i przelewał w ich serca wiarę, w bliski już powrót Pomorza do macierzy. On też był współinicjatorem utworzenia tajnej organizacji wojskowej Pomorza, mającej za zadanie przygotowanie zbrojnego pogotowia na wypadek oporu ze strony niemieckiej. W kwietniu 1919 roku czołowi działacze podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku, dr Stefan Łaszewski, dr Franciszek Kręcki i Brunon Gabrielewicz zostali oskarżeni o zdradę stanu. Jednocześnie prezydent prowincji Ernest von Jagow zapowiedział Łaszewskiemu, że w wypadku wybuchu rozruchów zostanie on aresztowany. Łaszewski zmuszony był więc przerwać tę mocno już zaawansowaną pracę organizacyjną, przekazując jej kontynuację doktorowi medycyny Józefowi Wibickiemu i przenieść się potajemnie do Poznania. Włączył się w prace organizacyjne Ministerstwa byłej dzielnicy pruskiej, zajmując się w dalszym ciągu przygotowaniami do przyszłego przejęcia Pomorza przez władze polskie. Jako delegat ministerstwa prowadził Łaszewski pertraktacje z władzami niemieckimi w Toruniu, Gdańsku i Berlinie w kwestii wprowadzenia w życie postanowień Traktatu Werselskiego. I tak w rokowaniach polsko-niemieckich w Berlinie w dniach 6-7 sierpnia 1919 roku delegacja polska, na czele której stał Łaszewski, czyniła starania o zapewnienie większej swobody działania swej reprezentacji na Pomorzu, przygotowującej teren do przejęcia przez administrację polską i broniącej interesów państwa polskiego. października 1919 roku Łaszewski mianowany został wojewodą pomorskim z rangą podsekretarza stanu. Zajął się wówczas zapałem, początkowo w Poznaniu, a od 15 stycznia 1920 roku w Toruniu, organizacją Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego. W styczniu 1920 roku mianowany został komisarzem państwowym ze strony polskiej do spraw przekazania i przejęcia administracji dla obszaru przyszłego województwa pomorskiego. Ugruntowanie administracji Pomorza, pozbawionej w początkowym okresie fachowców polskich wyższego szczebla, nie była rzeczą łatwą. Kadry stanowiące trzon administracyjny i oświatowy województwa dobrał Łaszewski przede wszystkim spośród swoich byłych kolegów z Kolegium Marianum oraz gimnazjum w Chełmnie, Chojnicach i Wejherowie, a także studiów uniwersyteckich. Na odpowiedzialne stanowiska powołał wybitnych działaczy polskich
znanych ludności z czasów zaborów. I tak pierwszym prezesem Komisji dla Spraw Wyznaniowych i Szkolnych Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu został profesor Józef Łęgowski. Wizytatorami zostali znani pedagodzy dr Teofil Zegarski i ksiądz Marceli Strogulski. Na stanowiska starostów powołał m.in. doktora Pawła Osowskiego w Chełmnie, Stanisława Cietrzew-Sikorskiego w Chojnicach i doktora Ignacego Melina w Kościerzynie. Wszyscy wymienieni byli, jeśli nie wybitnymi, to w każdym razie nieprzeciętnymi osobistościami. Ich pracy i zaangażowaniu zawdzięczać należy, że między okresem pruskim a polskim nie powstały w zarządzeniu żadne istotne przerwy lub niedomagania. Wojewody piastował jednak krótko. Dnia 2 lipca 1920 roku w wyniku nacisku Narodowej Partii Robotniczej, bardzo silnego wówczas stronnictwa politycznego na Pomorzu, Ministerstwo byłej dzielnicy pruskiej mianowało wojewodą pomorskim Jana Brejskiego. Brejski powołany został na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Warszawie, a 20 października 1920 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował go prezesem Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Stefan Łaszewski zmarł 20 marca 1924 roku w Warszawie. Pragnieniem jego było, aby spocząć na umiłowanej ziemi pomorskiej. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w historycznej katedrze pelplińskiej. Tak minęło życie Stefana Łaszewskiego, wielkiego Polaka, pomorzanina, urodzonego w Brąknówku na terenie obecnej gminy Chemrze. Stefan Łaszewski, jeden z najbardziej znanych pelplinian, przybył tutaj jako niemowlę w 1862 roku. Swoim ojcem, Julianem, rodzeństwem, aby wychowywała go siostra matki. Spędził w Pelplinie 17 lat swojego życia, dzieciństwo i młodość. Tutaj kształtował swój charakter, tutaj kształcił się w Kolegium Marianum, szkole, która w tamtych czasach była ostoją polskości. W 1879 roku wyjechał do Chełmna, aby tam w Królewskim Gimnazjum przygotowywać się do egzaminu maturalnego, a potem wyjechać na studia do Wrocławia, Lipska i Berlina. Stefan Łaszewski umiera 20 marca 1924 roku w Warszawie jako urzędujący prezes Naczelnego Trybunału Administracyjnego. Kilka dni później zostaje pochowany w Pelplinie, w centralnym punkcie cmentarza parafialnego. Zostaje pochowany tu, skąd jako 17-letni absolwent Kolegium Marianum wyruszył poprzez Chełmno, później Wrocław, Lipsk, Berlin, Grudziądz do stanowiska wojewody pomorskiego. Wybrał Pelplin jako swoją małą ojczyznę pomorską, jako to miejsce, w której zaczął kształtować się jego charakter Polaka, patrioty, obywatela odpowiedzialnego za losy swojego narodu. Bez wolności trudno mu żyć. Tutaj, w Kolegium Marianum w Pelplinie, od 180 lat kształtowane są wspaniałe osobowości, przyszłych patriotów, ludzi, którzy niejednokrotnie oddali za życie za polskość. To tutaj swoje pierwsze nauki pobierał pierwszy wojewoda pomorski Stefan Łaszewski. Kolegium Marianum, Pelplin, Stefan Łaszewski. Miejsca, osoby,
nierozerwalnie ze sobą związany. Pelpin był miejscem szczególnym dla Stefana Olszewskiego, dlatego też po śmierci zażyczył sobie, aby jego prochy spoczęły na pelpińskim cmentarzu. W Kolegium Marianum w Pelpinie również spotkał swojego następcę, Jana Brejskiego. Najprawdopodobniej uczyli się w tym gmachu w tym samym czasie. Może razem współpracowali, może mieli wspólne plany, może razem marzyli o wspaniałej, wolnej Polsce. My, jako samorząd miasta i gminy Pelpin, pragniemy w sposób szczególny uczcić tego wielkiego Polaka, Stefana Olszewskiego. Na naszym cmentarzu zlokalizowana jest jego mogiła. Mamy ambicje, aby ta mogiła była mogiłą szczególną. Dlatego mam nadzieję, że już niedługo uda się nam odnowić i na nowo, jak gdyby, przywrócić tę postać dla naszego społeczeństwa. Jesteśmy dumni i bardzo wdzięczni, że ziemia chełmżyńska dała nam tego wybitnego Polaka, a dzięki temu, że był on już uczniem Kolegium Marianum, jest on już mężem, synem naszej ziemi. Za to jesteśmy wdzięczni, że tutaj, w Kolegium Marianum, było tylu wspaniałych Polaków, dzięki któremu dzisiaj możemy cieszyć się polskością, wolnością, wspólnotą. Z inicjatywy między innymi wojewody pomorskiego, doktora Stanisława Wachowiaka, społeczeństwo województwa pomorskiego ufundowało Stefanowi Olszewskiemu pomnik projektu artysty-malarza profesora Eugeniusza Grossa z Torunia. A to płasko rzeźbiona tablica z piaskowca z głową wojewody, z odpowiednim napisem i symboliką, umocowana na postumencie z granitowych kamieni. Dzieło znanego rzeźbiarza Marcina Rożka z Poznania. Podczas odsłonięcia w Toruniu pomnika poświęconego pamięci Stefana Olszewskiego, dr Stanisław Wachowiak, wojewoda pomorski, stryjek mojego świętej pamięci ojca Edwarda Wachowiaka, tak powiedział o Stefanie Olszewskim. Olszewskiemu po 150 latach przypadł w udziale honor być następcą w wolnej Polsce mężu w tej miarę, co Ludwik Mortenski, wojewoda chełmiński, kasztelan chełmiński, gdański i elbląski. Jan Działyński, wojewoda pomorski i chełmiński. Stanisław Kostka, polski jezuita i jeden z katolickich patronów Polski. Franciszek Bieliński, późniejszy marszałek koronny. Jan Czapski, późniejszy podskarbi Wielkiej Korony. Uzasadniając upamiętnienie postaci wielkiego Polaka, adwokata, posła do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej, posła do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, do Sejmu Ustawodawczego, wojewody pomorskiego, sędziego Sądu Najwyższego i prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego, stryjek mojego świętej pamięci ojca, stwierdził w końcowej fazie swojego wystąpienia: wiele byłby wart naród, który nie pamięta o swych wielkich przodkach. Był on jednym z wielu naszych rodaków, którzy swoją oddaną pracą zapisali się w historii naszej ojczyzny, którzy za cel swojego życia postawili walkę o wolną Polskę. Dzisiaj nie wszyscy z nas potrafią dostrzec i właściwie ocenić niezwykłe zasługi dla Polski dawnych mieszkańców Pomorza. Gmina Chełmża przykłada ogromną wagę do wydarzeń i osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Z obszarem gminy Chełmża związanych jest wiele wybitnych postaci. Rodzili się i wzrastali wielcy Polacy, a później powracali w swoje rodzinne strony.
Każdego roku w gminie Chełmża z okazji Narodowego Święta Niepodległości w miejscu pamięci kopiec Ziemia Polaków w Kończewicach odbywa się apel pamięci. Celem apelu pamięci jest przypominanie mieszkańcom gminy Chełmża o walce Polaków w drodze o niepodległość dla Polski i dla krajów Europy. Takie właśnie spotkania w miejscu pamięci kopiec Ziemia Polaków są wielką, otwartą lekcją historii dla wszystkich mieszkańców gminy. Władze gminy Chełmża pamiętają o ważnych rocznicach wpisujących się w dzieje gminy. 22 stycznia 2012 roku w Brąchnówku miała miejsce uroczystość z okazji 150. rocznicy urodzin Stefana Łaszewskiego, wybitnego Polaka, pierwszego wojewody pomorskiego. Ta uroczystość, podobnie jak wiele innych, była elementem kształtującym tożsamość naszej małej ojczyzny. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam ostatniej kropli zżył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie Niemiec plął nam w twarz, ni dzieci nam ziemię, dziadów, wnuk.